Samorząd miejski zarządza w Bolesławcu oświatą na szczeblu przedszkolnym oraz szkolnym na poziomie szkół podstawowych. W minionym roku szkolnym w miejskich zasobach było 7 przedszkoli i 5 szkół podstawowych, w których realizowane też były zadania wygasającego już szkolnictwa na poziomie gimnazjalnym. W naszych przedszkolach w ubiegłym roku szkolnym mieliśmy 801 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w Bolesławcu wynosi 8942 zł. Natomiast oddział przedszkolny kosztuje nas 220 993 zł w skali roku. W Bolesławcu działało też 6 przedszkoli niepublicznych. W tym roku dojdzie jeszcze jedno. W poprzednim roku przedszkola te otrzymały w sumie niemal 4,5 miliona złotych dotacji. W szkołach podstawowych uczyło się 3070 uczniów. Na działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki bieżące w wysokości ponad 22 milionów. W tym prawie 8 milionów na oddziały gimnazjalne, a tutaj pod spodem mamy średni koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej i w oddziale gimnazjalnym 7 tysięcy i 7700 zł. Natomiast koszt utrzymania oddziału gimnazjalnego jest zdecydowanie wyższy niż oddziału w szkole podstawowej. Tutaj mamy ponad 230 tysięcy rocznie. A tutaj 167. Samorząd lokalny, nadzorując oświatę, realizuje zadania powierzone mu przez państwo. Ciągle jednak występuje dysproporcja między ponoszonymi przez samorządową wspólnotę kosztami, a subwencjami z budżetu państwa. Te zadania, które są zadaniami państwa, są zadaniami centralnymi, a zleconymi do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, przez gminę, te wydatki oczywiście bardzo znacząco przerastają kwotę subwencji, która spływa do jednostek samorządu terytorialnego. My robiliśmy taką analizę, na podstawie której wynika, że pomiędzy rokiem 2015 a rokiem 2018 zwiększyliśmy ilość środków przeznaczonych na naszą bolesławiecką oświatę z 10 milionów do 14. Szkolnictwo podstawowe w mieście to także szkoły prowadzone przez inne podmioty niż samorząd lokalny. W minionym roku szkolnym działało 6 takich szkół, w tym 3 o charakterze szkół publicznych. Dotacje, które te szkoły otrzymały w tym okresie, to niemal 4,5 miliona złotych.